Lake Mary, witajcie w kolejnym odcinku z gry Mass Effect. Słuchajcie, jesteśmy dalej w wieży Cytadeli, gdzie rozmowę mieliśmy, a raczej proces, w sumie można by tak to nazwać, przeciwko Sarenowi. Oczywiście się nie powiodło, ale nie spuszczamy głowy. Dojdziemy do tego w inny sposób, jak go powstrzymać. A tymczasem, słuchajcie, chciałem w jakimś innym miejscu zacząć, gdzieś tam dalej. Niestety, jak widzicie, jest jakiś Horban, a przed chwilą moja drużyna powiedziała coś w stylu ten gość coś kombinuje. No i właśnie, co on może kombinować? Nie wiem. A to co, wiśnie? No w sumie przypomina wiśnie, co nie? Dużo schodów dzieli radę od reszty społeczeństwa. To jakiś symbol? Bo aż oczywiście, to świadczy, że oni są po prostu wywyższeni. I w ogóle tak można by to określić. Za mało danych jak na razie. Siema. Co? O nie, ja nie, nieważne. Co nieważne, halo. Co żeś robił? Tak. Czy jest coś, czym mogę służyć? Dlaczego jest pan tak zainteresowany opiekunami? Opiekunowie? Nie interesują mnie Nie ściemniaj. Wiem, co widziałam. Ja... nie jestem pewien, czy powinienem o tym rozmawiać. Tylko rozmawiamy. Coś w tym złego? Nie. Chyba nie zaszkodzi powiedzieć prawdę. Używam małego skanera, by zebrać odczyty opiekunów. Jak dotąd z mizernym rezultatem. Trudno jest do nich podejść. Po co ta cała konspiracja? Ponieważ nie powinno się przeszkadzać opiekunom. Nie sądzę, by skanowanie im przeszkadzało, ale władze mogą się nie zgodzić. Chciałbym dokończyć pracę bez przeszkód, ale to chyba niemożliwe. Mogę panu pomóc. Nie boję się władz. Nawet nie wiem, kim jesteś. Jestem komandor Shepard z Wojsk Przymierza. W takim razie sądzę, że przydałaby mi się wasza pomoc. Będziecie potrzebować tego skanera, który wymyśliłem. Proszę go uruchomić przy opiekunie. Zebrane dane zostaną automatycznie wgrane do bazy danych. Otrzymacie kilka kredytów za każdy skan. Co pan zrobi z danymi po otrzymaniu skanów? Postaram się dowiedzieć o nich jak najwięcej. Widzimy, jak pracują, a równocześnie tak mało o nich wiemy. Sam jestem naukowcem. Chcę się dowiedzieć, co nimi kieruje. W takim razie ja się zbieram. Dobrze, ja również mam dużo pracy. Na razie, powodzenia w robieniu skanów. Ciekawe. O, możemy przeskanować opiekuna. Ciekawe. To co? Chyba pora się rozejrzeć. Czy było tutaj więcej opiekunów? Nie wiem. Nie, chcę Komandorze. Komandorze, jest kolejny opiekun. Fajnie, można... Ach, w sumie nie wiemy, kim oni są. Może to są Proteanie? Nikt ich nigdy nie przedstawił, co nie? Tego przeskanowaliśmy. Ciekawe, czy tam jest jakiś. Szybka kolej. Będzie można skorzystać, ale nie teraz. Teraz mamy inne rzeczy na głowie. Słuchajcie, kurczę, jest godzina... No, prawie 19. Ale muszę powiedzieć, że jest tak gorąco dzisiaj, że... wysiedzieć nie idzie. Ja jeszcze na dodatek w czarnej koszulce, ale... o to się nie martwię, ponieważ... Nie żartuj. Polusowie jeszcze przez wiele lat nie wejdą do rady. Czy ja wiem? Ludzie coraz mocniej naciskają. Jeśli im się uda, Polusowie będą następni w kolejce. No właśnie, czy ja wiem. Ale o to się nie martwcie, 3/4 moich koszulek to są czarne. Tak więc z 10 koszulek średnio z 6-7 jest czarnych, tak więc nie jest to dobry wynik. No ale co ja poradzę, że same dobre wzory są na czarnych koszulkach. Okej, do prezydium. Niedobrze, bo winda trochę zejdzie nam. Zjechać w dół. W międzyczasie wy możecie się napić, herbatki, kawki, coli, wody, co tam lubicie. Ja w tym czasie też sobie skosztuję mojego trunku.
Nie mogę uwierzyć, że Rada zignorowała dowody przeciwko Sarenowi. Saren jest jednym z ich najlepszych agentów. Jasne, że uwierzyli jemu, a nie nam. Czyli teraz my szukamy tropów, gdy ten nadęty Turianin grasuje po okolicy. Urok polityki, sierżancie. Nie cierpię polityki. Gdyby was interesowało, co ja właściwie teraz piłem, to jest nic nadzwyczajnego. Szejk zrobiony, można powiedzieć, że szejk zrobiony z mleka, banana i oczywiście troszkę kakao, żeby tak może nie tyle osłodzić, bo to samo w sobie jest słodkie, ale żeby dodać dodatkowego smaku. Dobra, tu przeskanowany. Proszę nie niepokoić opiekunów. Spoko luzik, nie będę niepokoił. Ciekaw jestem, gdzie jest Garus. Garus jest pewnie w... Tu nie ma Garusa? Nie dosłyszałeś wcześniej? Nie powinno cię tu być. O, co jest? Ten wierzy, że ma prawo poruszać się bez przeszkód po tym obszarze. Zakłócasz porządek. Łamiesz prawo Cytadeli. Ten nie jest pewien, dlaczego inni nie życzą sobie rozprzestrzeniania słów rozbudzaczy. Ciekawe. Ten Hanar nie chce mnie słuchać. Jakby nie wiedział, że łamie prawo. Powinieneś być bardziej tolerancyjny. Po prostu wyraża swoje przekonania. Oczywiście. Mógłby pleść, co mu ślina na jezor przyniesie, gdyby wykupił pozwolenie na ewangelizację. Więc jeśli ten Hanar wykupi pozwolenie, będzie mógł głosić, co zechce. Nie. Zarejestrowani ewangeliści muszą postępować według przepisów. Mają wyznaczone obszary do głoszenia kazań. Za złamanie przepisów odbiera się licencję. O co chodzi z tymi pozwoleniami na głoszenie kazań? Obowiązek rejestracji kaznodziejów pomaga wychwycić tych niepożądanych. Dzięki temu jest tu bezpieczniej. Cytadela jest zbyt ważna, by toczyć tu religijne wojenki. Mogę porozmawiać z Hanarem. Mam już dość dyskusji z tą meduzą. Jak chcesz, to spróbuj. Zobaczymy, co się uda nam dogadać. Czy pragniesz usłyszeć więcej o rozbudzaczach? A może czcigodny oficer służby ochrony Cytadeli poprosił o pomoc? Okej. Naprawdę chcesz przedstawiać rozbudzaczy w ten sposób? Prawda o rozbudzaczach musi być poznana. Oni dali Hanarom język, a światu przekaźniki masy. En pragnie tylko szerzyć prawdę wśród wszystkich, którzy chcą słuchać. Nie chce powodować problemów. Oj, kurczę, nie mamy zbyt dobrych opcji dialogowych. A co będzie, jeśli ja ci kupię zezwolenie? Fundusze są tylko częścią ograniczeń. Ten nie wierzy, by ktokolwiek musiał płacić za mówienie prawdy. Jednakże ten nie posiada również 150 kredytów potrzebnych na uzyskanie zezwolenia. No dobra, dajmy mu je. Trudno. Stracimy bądź nie. 150 kredytów? To powinno wystarczyć. To naprawdę akt godzien docenienia. Nie jesteś z Hanarów, a jednak chcesz pomóc w szerzeniu prawdy o rozbudzaczach. Ten nie będzie powodował już więcej problemów oficerowi SOC. Ten oferuje swoje podziękowania. Okej, zniknął. Witam. Widzę, że Hanar wyszedł. Dziękuję. Cieszę się, że mogę pomóc. Proszę, to za twoją pomoc. Teraz wybacz, ale muszę złożyć raport. Szkoda, że Medi żelu zero dostaliśmy, no ale dobra. Odbijemy sobie zbierając tutaj skany z opiekunów. Za każdego dostajemy 30, czyli 5. Powinno być załatwione. Tu mamy do okręgów trasę. Teraz jest tam otwarta, ale słuchajcie, jeszcze tam nie pójdziemy, bo ja bym chciał znaleźć Garusa.
Do ambasady i SOC, czyli w tamtą stronę. Tamtą, tamtę stronę, obojętnie. Nie bądźmy aż tak poprawni. Okej, okay, Akademia SOC w prawo, a w lewo co jest? Ambasada. No to do Akademii, tak? Tak strzelam. Witam, witam. Dzień dobry. Ktoś, halo? Tam chyba stoi. Do Akademii, okej. Okay. Chyba tutaj. Jesteś Garus? To nie jesteś Garus. Proszę mi otworzyć. No nie, kolejna winda, słuchajcie. No nic. Trzeba jechać. I czekać. Na nieszczęście. No. Porozmawiajcie o czymś. Jak się pan trzyma, poruczniku? A, całkiem nieźle. Żadnych migren do tej pory. Chyba zaczynam się przyzwyczajać do tego stresu. Może znalazł pan dobry sposób wyładowania agresji? Wiem, że rozwalanie syntetyków pomaga mi pozbyć się bólu głowy. Ciekawy patent. Głęboko to tutaj, halo. Kurczę, to jest to. To już wam o tym wspominałem, że tutaj jeżdżenie windą, okej, dojeżdżamy. Jest strasznie mozolne. Nie pamiętam, jak to było w dwójce, czy tam były cięcia. Jakoś tak to wyglądało. Okej, okay, dobra. SOC bardziej przypomina wojsko niż policję. Może i tak, może i nie. Na razie poszukamy sobie tutaj kogoś, z kim możemy porozmawiać. I tu chyba ktoś jest. O, opiekun tu jest. Witam serdecznie, kwatermistrza. Sekundę, sprawdzam dane. Komandor Shepard. Siły Przymierza. Pierwszy raz na Cytadeli. Zgadza się? Skąd pan to wszystko wie? Jestem oficerem zaopatrzeniowym SOC. Muszę wiedzieć, kto na co może sobie pozwolić. No, więc będzie pan coś dzisiaj kupować, komandorze Shepard? Pokaż mi, co masz. Doskonale. Mam nadzieję, że znajdziecie coś interesującego, komandorze. Zobaczymy. To mnie nie interesuje. Są licencje. I oczywiście licencję kupujemy, już wam tłumaczę czemu. A ponieważ taka ciekawostka, ja tu mam. A to jest instrukcja, ale nie wiem, czy to jest ta, o której ja myślę. Już wam tłumaczę. Nie, to chyba nie jest to. Dokładnie, to nie jest to. Na zewnątrz jedzie karetka lub straż pożarna. To możecie usłyszeć na bank. Ale ja będę cały czas mówił, może. Nie będzie aż tak słychać. Oj, będzie słychać. I to bardzo głośno. Nie. Tutaj tego nie ma. Gdzieś tutaj w poradnikach, bo akurat nie będziecie widzieli, bo się odbija, ale tu mam taki poradnik. Cała gra tu jest opisana. Jak iść, gdzie iść, po co iść i tak dalej. I słuchajcie, tutaj jest taka wzmianka o towarzyszu, który... od którego będziemy mogli zaopatrywać się na statku. A tu mamy osiągnięcia, to nie. Gdzieś to tak jakoś przewijałem i gdzieś mi się to tutaj trafiło. Niestety nie widzę tego. Nie będziemy na szybko tego szukać, ale kupując te zezwolenia, że tak powiem, będziemy mogli kupować tego rodzaju przedmioty u nas na statku właśnie. I dlatego trzeba sobie to kupować, jak tylko mamy możliwość, bo może być tak, że na przykład nie trafimy już tutaj drugi raz w te miejsce. Taki przykład. Kolejna winda. Nie widzi mi się to. I nie wiem, dokąd ona prowadzi tak naprawdę. Ale skoro pisało witamy w SOC, to tędy też się wchodzi. No, ale gdzie jest Garus? On w sumie tutaj pracuje, co nie? Okej. Okay. Dobra, Jalit. Wyjaśnijmy to sobie. Twój partner w interesach. Shorben. Groził ci? Cóż, nie. To nie do końca tak. Ale chce się ze mną spotkać. Chyba zamierza mnie zabić. Ej, tam! O! Nie jesteś ze SOC, prawda? Czegoś szukasz? No,
Coś słyszeliśmy o morderstwie jakimś. Co próbowałeś wyjaśnić funkcjonariuszowi? Mój współpracownik próbuje mnie zabić. Dotąd sądziłem, że się przyjaźnimy. Skąd wiesz, że chce cię zabić? Zmienił się. Przestał ze mną rozmawiać i zaczął mnie śledzić. Wczoraj szedł za mną aż do domu. Czekał tylko na odpowiedni moment. Nie dbam o to, co sobie inni pomyślą. Chce się mnie pozbyć, wiem to. Mogę jakoś pomóc? Może porozmawiam z twoim znajomym? Naprawdę? Tylko tego chcę, żeby ktoś z nim porozmawiał. Powiedz mu, żeby zostawił mnie w spokoju. Wydaje mu się, że może mną pomiatać. Ale ty mu pokażesz, prawda? Powiedz tylko, gdzie jest, a zaraz go poszukam. To dobrze. Cóż, chciał się ze mną spotkać w okręgach w pobliżu rynku. Mówił, że chce pogadać, ale ja wiem lepiej. Nazywa się Shorben. To salarianin. Nie sądzę, żeby sprawił ci jakiekolwiek kłopoty. To tylko naukowiec. Shorben? To ten, który prosił nas o skan opiekunów. Opiekunowie? Tak. Kolejny powód, by go ścigać. To wbrew prawu. Lepiej to sprawdzę od razu. Dowiem się, co knuje. Jeśli idzie o Shorbena, wszystko jest możliwe. Cóż, powodzenia. Ciekawe. Troszkę się nam tutaj, że tak powiem, zagęściło. Witam, komandorze. Witam, witam. Dobra. Gdzieś tam dalej możemy iść. Tam jest dosyć duże chyba pomieszczenie. Tu nic nie możemy zrobić. SOC bardziej przypomina wojsko niż policję. No to już mówiłaś nam. Tu nic nie ma. Oj, będzie trochę biegania. Będzie biegania. To już wam mówię i widzę to. Terminal namierzania. Kolejny opiekun. Okej. Wygląda to ciekawie. A proszę, dostajemy punkty. Fajnie. Tak to ja mogę pracować cały dzień. Szafka na broń. Okej. I tu wygląda jak winda, ale nic więcej tu nie ma. Garus, gdzie ty jesteś? Wejdźmy sobie w zadania. Tu mamy misję. Garus. Porozmawiaj z Harkinem. Okej. Dokładnie, czyli musimy najpierw porozmawiać w dolnych okręgach z kimś. Wtedy dopiero dowiemy się coś więcej na temat Garusa. Tak więc spoko. Kurczę, no sprint by się przydał. Którego nie mamy, no. Nie wiem, na jakiej zasadzie to działa. No dobra. Lecim stąd. Mam nadzieję, że do góry pojedzie winda. Uwaga. Do góry. To dobrze. Z powodu ostatnich ataków na Eden Prime, wielu inwestorów kolonii wycofuje swoje poparcie finansowe dla rozwoju projektów na tej planecie. Rzecznicy rozwoju ludzkiej kolonizacji tłumaczą, że Eden Prime to odosobniony przypadek. Jednak ilość rekrutowanych kolonistów drastycznie zmalała. Wstrzymano wiele projektów kolonizacyjnych. Inwestorzy chcą najpierw mieć pewność, że ludzkie placówki są odpowiednio chronione. Skończył? No to dużo do powiedzenia nie miał. Coś, co mogliśmy się tak naprawdę spodziewać. No bo zawsze tak jest po jakichś tam wypadkach, że tak powiem. Gdzieś dojechaliśmy? Gdzie się otworzy? What the hell? Aha, tu jest Normandia. Witam serdecznie. I kolejny opiekun. Możemy sobie go przebadać. Ale no nie chcieliśmy tutaj wylądować. Zdecydowanie nie. Na pewno nie w tym miejscu. Tego to ja się nie spodziewałem. Dobra, słuchajcie, zrobię wam cięcie. Nie będziemy tutaj słuchać i oglądać cały czas, jak windy jeżdżą. Okej, słuchajcie. Dwie windy zaliczone. Troszkę posłuchałem sobie, co oni tam mają do powiedzenia. Nie było tego za dużo. Troszkę informacji, takich wiecie, typu wiadomości z radia. I nic więcej.
Wejdziemy sobie tutaj jeszcze, gdzie są ambasady. I... Dobra, tu mamy jakąś kontrolkę drzwi. Zajrzymy sobie, co my tu mamy. Kontrola drzwi kolejna. Czy nie? Tu mamy coś. Okej, okay, kapitana. Witam kapitana, za chwilę porozmawiamy. Ale widzę, że u pana nic nie ma. Halo. Nic a nic. Faktycznie nic nie ma. Tak, komandorze? Pomóc w czymś? O, możemy porozmawiać o Harkinie. Nie szanuje pan tego Harkina. Facet dołączył do SOC jakieś 20 lat temu i od tego czasu ciągle się za niego wstydzimy. Brutalność wobec zatrzymanych, oskarżenia o korupcję, problemy z alkoholem i narkotykami. To tak w skrócie. Zwykle ambasada tuszowała jego sprawki, ale dość tego dobrego. Ten gość to szumowina. Już dawno powinniśmy o nim zapomnieć. Był jednym z pierwszych ludzi, którzy wstąpili do SOC. Pewnie źle by to wyglądało, gdyby go zwolnili. Przez te lata zawarto po cichu wiele układów, żeby utrzymać go w SOC. Polityka to czasami brudna sprawa, Shepard. Ale wygląda na to, że te czasy minęły. Mamy teraz wystarczająco dużo ludzi w SOC, żeby już nie musieć go chronić. Muszę już iść. Poczekam tutaj. Przyjdźcie, jakbyście czegoś potrzebowali. Spoko. Dasz mi pieniędzy trochę? Pewnie nie da. Okej, okay, co my tu mamy? Kolejne pomieszczenie. A, tutaj, panowie. Kolejny opiekun. Kolejny poziom! Yeah! Oczywiście, że zajdę. Uroku nie możemy dodawać już. Gdzieś nam się tu odblokuje. Rok. Co? Nie widzę. Niestety, zastraszenie to mnie nie interesuje akurat. No ale dobra, weźmiemy sobie tak. Szkolenie szturmowe raz. Karabiny raz. I w żołnierza raz. Ashley. Szkolenie szturmowe oczywiście. I tutaj też masz punkcik. Kajdan oczywiście. Deszyfracja i elektronika. To na pewno się przyda. No i dobra. Możemy wyjść. Dziękuję bardzo za punkcik. Idziemy dalej. Czyli już wiemy, gdzie szukać tamtego mośka. Tutaj nie przyjdziemy i tu nic nie ma. Dobra. To już prawie ogarnęliśmy jedno piętro, że tak powiem. Tam jeszcze nie byliśmy. Tam też jest kontrola drzwi. Witam, witam. I chyba tam w sumie nie zaglądaliśmy. Co tu mamy? Co my tu znajdziemy? Kolejna ambasada jakaś. Witam serdecznie. Co tu mamy? Dyplomatkę. O, tego dużego jegomościa. Nie wierzę, że dostałam tutaj pracę. To miejsce jest wspaniałe. Fajnie. Kolejny opiekun. Warto było zajrzeć. Zawsze to trochę expa i 30. Dobrze cię widzieć, człowieku. Jestem zachwycony. Ale kurde, rozgadane bym powiedział. W porównaniu do poprzedników swoich. Dobra. Co my tu mamy? Egzekutor. Oj, oni nie lubią się za bardzo, co po niektórzy. Okej. Okay. 20 omniżelu. Serio, ludzie. Za dużo. Dobra. Ostrzeżenie dyplomatyczne. Następująca wiadomość została przekazana z nieznanego adresu do wielu odbiorców w ekstranecie. Dalsze monitorowanie sytuacji znajdzie się za wskazane. Bracie Biotyku, okej, okay. Wybrano właśnie ciebie, abyś otrzymał tę wiadomość ze względu na naszą wspólną ciężką sytuację. Niewielu nas rozumie, jeszcze mniej nas toleruje. Musimy trzymać się razem, musimy razem zbudować nowy świat. Pójdź z nami, dołącz do nas w gromadzie Hawking Eta. Tylko jako jedno ciało będziemy mogli naprawiać krzywdy wyrządzone naszemu rodzajowi. Ciekawe. Okej, okay, no jeszcze porozmawiamy z tym jegomościem. Komandorze Shepard, nie spodziewałem się was tu spotkać. Udina was przysłał? Jestem tu prywatnie. Szukam informacji. Wy ludzie zawsze jesteście tacy ciekawscy. Zawsze wsadzacie nos w sprawy innych.
Tak to się mówi. Nieważne. Zapomnijcie, że pytałem. Potrzebujecie czegoś, komandorze? Opowiedz mi o śledztwie w sprawie Sarena. Przykro mi, komandorze. Nie mogę mówić o toczących się postępowaniach. W takim razie powiedz mi, co wiesz na temat Garusa. Garus Vakarian to dobry oficer. Nawet bardzo dobry. Ale musi nauczyć się cierpliwości. Można nawet powiedzieć, że trochę za mało w nim szacunku do prawa. Coś jeszcze? Nie, dziękuję. Pójdę już. Do widzenia, komandorze. Dowiedzieliśmy się chyba aż nad to, co tu mamy. Dyplomata, witam. To miejsce jest jakieś dziwne. Szkoda, że tak mało ludzi tu bywa. Tam jakaś Nessa... O, jest. Nessa siedzi. Nie wierz plotkom. Metresa nigdy nie zdradza swoich sekretów. Oczywiście, że nie. Inaczej wyrzuciliby ją przez najbliższą śluzę. Czego chcesz? O, komandorze, jak mogę pomóc? Spokojnie, szeregowy, to nie inspekcja. No tak, przepraszam, komandorze. Co mogę dla was zrobić? Co możesz mi powiedzieć o metresie Asari? To Asari, pracująca tu jako... to znaczy pomaga ludziom w różnych sprawach. Nigdy u niej nie byliście, co, Fredericks? Nigdy. Nie stać mnie. Sama rozmowa kosztowałaby mnie półroczny żołd. Możecie mi chociaż powiedzieć, gdzie jej szukać? Jasne, po drugiej stronie mostu prowadzącego od ambasad. Dzięki, przystojniaku. Baw się dobrze i uważaj na siebie. Postaram się. Dobrze się bawić, znaczy się. Okej, no ale to gdzie ona jest, to my już wiemy. Możemy z barmanem Witam, porozmawiać. Witam, komandorze. Podać coś? A co masz? Głównie informacje. Na przykład o kilku najciekawszych miejscach w okolicy. Okej. Jasne. Co się dzieje? Na pewno widzieliście ambasady, komandorze. Tam nie dzieje się nic szczególnego. Po drugiej stronie mostu znajduje się bank, emporium i dom Shairy. Jeśli nie słyszeliście o niej, to wkrótce usłyszycie. Zapasy znajdziecie w sklepach na rynku. Co do rozrywki, doradzałbym Flux i Nore Hory. Dom Shairy? Kto to? Metresa. Zabawia klientów, którzy mogą sobie pozwolić na jej usługi. Większość dyplomatów i ambasadorów odwiedziło ją przy takiej czy innej okazji. To bardzo wpływowa dama. Cieszy się wielkim respektem miejscowych. Opowiedz mi o Fluxie i Norze Chory. Cóż, Flux to głównie hazard, ale i potańczyć można. Na pewno dzieje się tam więcej niż tutaj. A Nora Chory mają dużą rotację klientów. Łatwo wejść, a jeszcze łatwiej wyjść. Zwykle nogami do przodu. Żegnam. Okej, troszkę się dowiedzieliśmy. Na razie, komandorze. Miłego dnia. I z tą panią. Nie mam teraz czasu na rozmowę, jestem bardzo zajęta. O, a tak mnie korciło, żeby z nią porozmawiać. Słuchajcie, ona była jedną z tych osób. O, proszę, opiekun jeszcze się jeden uchował. Dobra, załatwione. 10 expa, no to niedużo, tak, ale... Ale zawsze do przodu. No dobra, słuchajcie, chyba nie zostało nam nic, jak pójść w dół i zobaczyć, co tam na nas szykują. Otwieraj. Dziękuję. Dobra, czyli tak, tu mamy załatwione. Trzeba pójść w dół, jak ja już to mówiłem. Dobra, pójdziemy sobie tędy. Może po drodze spotkamy jakiegoś jegomościa, opiekuna. A co tutaj mamy? Okej. Okay. Sektory okręgów, okej. Okay. Nora Chory. Gdzie to nas wyrzuci? Okej. Okay. Tu jest klub jakiś. To on. No nie. Co to ma być? Halo. Robi się. Jacyś zabójcy mnie tu zaatakowali. Co to miało być? Tak się nie robi. Ognia! Oj, chyba komuś się nie podoba, że gdzieś tu. Że gdzieś tutaj szperamy.
No nic, najemnicy czy też nie. To jest chora nora, tak? Dobra. Schowaj tą broń. Ja bym chciał jeszcze znaleźć miejsce, gdzie... Fajnie to wygląda. Chciałbym znaleźć miejsce, gdzieś tu się wchodzi w ogóle. Czy to jest winda, czy co tu jest? Tutaj, tak? Kontrola drzwi. Pokażcie mi to. Okej, tu nie byłem jeszcze. Nic dziwnego. Ciekawe miejsce. Musicie przyznać. Kolejny opiekun. Dziękuję. I tu chyba jest winda. Gdzieś, zaraz obok. Do prezydium, winda, okej. To dokąd prowadzi? Proszę, proszę, tu nas nie było. I nie wiem, którą mamy minutę niestety odcinka, bo zapomniałem włączyć stoper, ale dobra, słuchajcie. Obadamy, co tu mamy. A na pewno coś ciekawego. Klinika medyczna, proszę bardzo. O! Jakaś pani doktor, czy tu mamy jakiegoś opiekuna schowanego? Nie mamy. Za dużo świateł, za dużo hałasu. Co zrobisz? Witam, komandorze. Nazywam się doktor Chloe Michel. Mogę coś dla was zrobić? Proszę pokazać, co ma pani na sprzedaż. Oczywiście. Lepszenie pancerza. No nic, co by nas interesowało w tym momencie, ale 420 tysięcy, no... Grubo, bym powiedział, grubo. Dobra. Co tam dalej mamy? Tu mamy szybką podróż. O, jest i opiekun. Ciekaw jestem, gdzie my jesteśmy właściwie. Nie wiem. No ale dobra, słuchajcie, tutaj obejdziemy sobie to pięterko. O, tu jeszcze schody w dół są. Kurczę, dokąd to prowadzi? Oficer Lang. Kolejny opiekun. Witam oficera. Hej, ja was znam. Shepard, mam rację? No. Widziałem pomnik na Akuze. Można tam znaleźć masę informacji na wasz temat, komandorze. To cud, że przeżyliście. Chyba masz fana. Przepraszam, nigdy bym nie pomyślał, że osobiście spotkam kogoś takiego. Nazywam się Lang, funkcjonariusz Eddie Lang, Służby Ochrony Cytadeli. To prawdziwy zaszczyt was spotkać, komandorze. Co porabiacie w okręgach? Może mogę w czymś pomóc? Nie, raczej muszę już nie. Iść. W porządku. Jesteście na pewno bardzo zajęci. Cóż, do zobaczenia, komandorze. Okej. Okay. Bardzo długi korytarz. I to jest winda? To jest chyba winda. Tak, to jest winda. Tak więc w tył, zwrot i biegniemy dalej. Kurczę, ten Shepard wygląda jakby w leginsach biegał, albo w leginsach, jak tam kto woli. Co to jest? Publiczny terminal. Dodatkowy expik i do leksykonu wejście. Bardzo mi się to podoba. Okej. Okay. Tu nic nie mamy, tu jest wyjście. Okej, okay, witam w okręgach. No, widok, przyznam szczerze, całkiem niezły. Ogromne miejsce. To zawodowa opinia, sir? To nie jest stacja. To całe miasto. Żyją tu pewnie miliony istot. Nie sposób upilnować każdego gościa. Skok Zero, największa stacja kosmiczna Przymierza, wygląda przy tym jak wychodek. Skok Zero to ogromna stacja, ale ta jest o wiele większa. Spójrz tylko na te ramiona. Jakim cudem to wszystko trzyma się kupy? Rada reprezentuje więcej raz niż wcześniej sądziłem. Nic dziwnego, że uważają na nowych. Pewnie chcą, żeby wszystko sprawnie działało, a to niełatwe. Ciężko pogodzić interesy tylu raz. Albo po prostu nie lubią ludzi. Kaiden, co kurde z tobą się dzieje? Dobra, dość tych pogaduszek.
Jesteśmy tu nowi, ale nie musimy się z tym tak afiszować. Tak jest, komandorze. Dobra. Żadne punkty na plus ani na minus nie wpadły. Komandorze Shepard! Halo, komandorze Shepard! Moment, do fluxu, okej, do fluxu też musimy się udać. Czy ktoś tu jest? Nie ma, dobra. Emily Wong. Słyszeliśmy o niej chyba coś. Jestem Emily Wong, dziennikarka śledcza z Cytadeli. Mogę zająć chwilę? Czego pani potrzebuje? Poszukuję dowodów korupcji i istnienia zorganizowanej przestępczości w Cytadeli. Jednak jest zbyt wiele miejsc, gdzie nie mam wstępu. Miałam nadzieję, że podzielicie się ze mną informacjami zdobytymi w czasie śledztwa. A ja zadbam o to, by wasz czas zwrócił się z nawiązką. Jeżeli znajdę coś powiązanego ze sprawą, na pewno panią poinformuję. Dziękuję, komandorze. Nie pożałujecie tej decyzji. Okej, kolejne zadanie poboczne. Jeszcze jedne drzwi tu mamy. Kurczę. Zajrzyjmy. Opiekunów nie ma. Może i dobrze. Okej. Chyba nie kupiono tego tutaj. Nie mam tego modelu w ofercie. Jestem pewny, że ty mi to sprzedałeś. Pamiętam twoją twarz. Mamy sklep tutaj. Naprawdę imponujące. Tak to wygląda. Emigrant nawet. Witaj, ziemska istoto. Przyleciałaś z kolonii, co? Potrzebujesz zaopatrzenia? Pokaż mi, co masz. Doskonale. Jestem pewien, że znajdziesz coś dla siebie. Zobaczmy. Unikatowy, widzicie? Licencja. 100 kosztuje, jak najbardziej. Dziękuję. O rany! Wy jesteście komandor Shepard, bohater Eden Prime. Jestem zaszczycony, że mogę was poznać. Miło cię poznać. Z kim mam przyjemność? Nazywam się Konrad. Konrad Werner. Słyszałem, że wykończyliście ponad 100 getów na Eden Prime. Większość czasu spędziłem próbując utrzymać się przy życiu i pomagając kolonistom. Hej, wiem, że jesteście zajęci ratowaniem galaktyki, ale może poświęcicie chwilkę i dacie mi autograf? Czemu nie? Dla fana wszystko. Proszę. Dzięki. Naprawdę to doceniam. Moja żona będzie taka dumna. Nie zajmuję waszego cennego czasu, ale jak przylecicie na ziemię następnym razem, chętnie postawię wam drinka. Jeszcze raz dziękuję. Okej, załatwione. Tu mam jakieś zejście na dół, zobaczmy. Widzę wykrzyknik, to może być... Okej. Morlan. To są dalej sklepy. Dobra. Z Morlanem porozmawiamy, witam. Witajcie w sławnym sklepie Morlana. Z pewnością chcecie nabyć towary dobrej jakości. Lepiej nie mogliście trafić. Pokaż, co masz do zaoferowania. Och, na pewno mój towar cię zadowoli. Mam tylko rzeczy pierwszej jakości. Okej, kolejna licencja, jak najbardziej. I jeszcze bym chciał z tobą raz porozmawiać. Witajcie w sklepie Morlana. Z pewnością chcecie nabyć towary dobrej jakości. Pokaż, co masz do zaoferowania. Och, na pewno mój towar cię zadowoli. Mam tylko rzeczy pierwszej. No i tutaj akurat nie ma nic, żadnych licencji, dobra. O, jest i Horban, witam. Komandorze, nie spodziewałem się, że jeszcze się zobaczymy. Jak mogę pomóc? Możesz zacząć od tego, że powiesz mi prawdę, Shorben. Nie wiem, do czego zmierzacie. Moje eksperymenty są... Przestań udawać. Jalid powiedział nam wszystko. Wy rozmawialiście z Jaledem, więc już wiecie o danych? Nie, ale ty mi opowiesz. Wszystko. Wy, chłopcy, już możecie iść. Mój plan chyba właśnie uległ zmianie. Nie jest tak źle, jakby mogło się wydawać, komandorze. Jaled i ja... po prostu jest między nami pewna różnica zdań. Mów dalej. Nasza firma opracowała eksperymentalną procedurę wykorzystania skanerów medycznych. Jaled i ja widzimy w tym duży potencjał. Dlatego ukradliśmy plany i opracowaliśmy narzędzie do skanowania opiekunów. Proszę sobie tylko wyobrazić. Urządzenie, które zbiera odczyty opiekunów. Co w tym takiego niezwykłego? Nie da się przeskanować opiekunów. Nie można ich pochwycić ani zdobyć próbek ich ciała. Ulegają samozniszczeniu. Nawet po tak wielu latach nadal nic o nich nie wiemy. Nie rozumiecie? Pierwsi zdobyliśmy ich skany. Pierwsi!
Widzieliście to na własne oczy, komandorze. Wiecie, że potrafimy to robić. Dlaczego próbujesz zabić swojego kolegę? Nie chcę go zabijać. Jalet chciał upublicznić nasze odkrycie. Zadecydował, że zatrzyma dane dla siebie. Może po to, by je sprzedać. Nie wiem. A więc po prostu próbujesz odzyskać to, co Jalit ukradł. Straciliśmy głowę. Nie mogliśmy przepuścić takiej okazji. Jeżeli zebralibyście te dane dla mnie, proszę sobie tylko wyobrazić, czego moglibyśmy się dowiedzieć. I wy też byście coś na tym zarobili. Proszę o tym pamiętać. Chyba wykonanie paru skanów nikomu krzywdy nie zrobi. Doskonale, komandorze. Byłoby dobrze, gdybyście porozmawiali z Jaledem. Informacje będą dla mnie bezużyteczne, jeżeli Jaled nie pomoże mi ich zanalizować. Pójdę i porozmawiam z nim teraz. Dziękuję. I życzę powodzenia, komandorze. Okej, okay, całkiem ciekawie nam się tutaj akcja zakręciła. Proszę otworzyć te drzwi. Co tu mamy? Tu jest jakieś przejście. Dokąd? Okej, okay, tu już wiemy, co to za przejście. Dobrze, bardzo mnie to cieszy, bo wiem, gdzie już mniej więcej jesteśmy. Tam do nas strzelali. I słuchajcie, w tym miejscu ja będę się z wami żegnał. Nie mam pojęcia, ile ten odcinek trwa, ale na bank powyżej 30 minut, tak więc masz coś mój do powiedzenia? Klimat, ale muszę przyznać, że robi wrażenie. A Ashley? Niezły ruch. Ciekawe, ile wyciągają te auta. No, ja tu akurat nie widzę aut. Mniejsza o to. Słuchajcie, dzięki za uwagę, widzimy się w kolejnym odcinku. Ja sobie zrobię taki mały maratonik, może ze 2-3 odcinki nagram. A w tym odcinku było na tyle. Dzięki za uwagę, trzymajcie się piona.